kanał Niebajki zaprasza do wysłuchania krótkich opowiadań Marii Stabrowskiej pod tytułem Legendy o świętych. Święty Serwacy. Schwytany przez oddział Hunów, co napadli na Francję, święty Serwacy dostał się do niewoli. Żołdacy, którym nakazano pilnowanie świętego, zdjęli mu czapkę z głowy, rzucili związanego sznurami na ziemię na środku obozu pod gołym niebem, a sami, leżąc pod namiotami, naigrywali się z niego. Był upalny dzień lata. Słońce prażyło niemiłosiernie, lejąc na leżącego potoki ognia. Omdlewał z gorąca i pragnienia. Żołdacy, zabezpieczeni od skwaru płótnem namiotów, pijąc wodę z winem, czuli się bardzo wygodnie i z tym większą wesołością zaczepiali świętego złośliwymi docinkami. Wtem nad głową świętego ukazał się olbrzymi orzeł. Rozpostarł skrzydła i gdy jedno trzymał nieruchomo nad głową świętego Serwacego, drugim machał nad nim dla ochłody. Zerwała się straż i do leżącego przybiegła. Ktoś ty? Pytali pełni lęku. Jam chrześcijanin, sługa kościoła. Pękały sznury jeden po drugim, zrywane niecierpliwie rękami żołnierzy. Puścili go wolno. Napoili, wyprowadzili za obóz pełni lęku i poszanowania.